Siema, siema. Lecimy do Dublina, do Irlandii. Wytańczymy turniej Arthur Murray Professional WDC. Będzie krótka relacja właśnie z tego wyjazdu. Do zobaczenia. Szykujemy się do wylotu do Dublina. Check-in idzie. Już za chwileczkę wbijamy do samolotu. Jeszcze coś przekąsić, jest 20, prawie 20, zmęczony jestem bardzo, bo mieliśmy dzisiaj cały dzień turniej jeszcze dla dzieci. Będę kimał jak szalony w samolocie. To her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I want... Nie siedzimy razem, bo w Ryanairze się nie da siedzieć razem. Znaczy da się, ale każą płacić, żeby siedział z Grażyną. Dolecieliśmy do Dublina. Przy lądowaniu bardzo rzucało, bo był mega duży wiatr, no ale wylądowaliśmy i wszystko. Gitarka. Szukamy taksy, jedziemy do hotelu. Dotarliśmy do hotelu, czas odpocząć. Jutro co prawda późnym wieczorem tańczymy, ale szykować się trzeba. Dobranoc. I dzień dobry. Już wstaliśmy, szykujemy się na śniadanko. Dzisiaj jest niedziela. Na szczęście śniadanie jest do 11, więc można było sobie pospać. Taki mamy widoczek z pokoju. Irlandzka wioseczka w sumie. No i fajna sytuacja, bo o 4 rano mieliśmy włamanie do pokoju. Tak jest. Ja sobie spokojnie śpię, a Grażyna nagle szturcha mną i mnie budzi, ktoś jest w pokoju. No i budzę się i rzeczywiście ktoś stoi w drzwiach naszego pokoju, więc zacząłem drzeć ryja, water i duchnik. 4 rano, niezbyt trzeźwy pan. I niestety obsługa hotelowa pomyliła i dała mu klucze do naszego pokoju i w ogóle chciała go zameldować do naszego pokoju. Jeszcze z 5 minut mi tłumaczył, że mu naprawdę taki pokój dali i przeprasza, no taka fajna pobudeczka o 4 rano. A nie ukrywam, że potem jak się tak obudziło, po takim stresującym akcencie, że ktoś cię w nocy wchodzi do pokoju, to ciężko było zasnąć, bo już każdy dźwięk, no to reagowałeś co chwilę, że coś tutaj się dzieje, więc no, taka ciekawa noc dzisiaj. No i Grażyna stwierdziła, że od dziś w każdym pokoju hotelowym zamyka drzwi walizkami. I zostawia walizkami. I Grażyna znalazła wytłumaczenie na to, dlaczego do nas ktoś chodził w nocy, bo jest trzecie łóżko. Proszę bardzo, więc Grażyna podejrzewa, że chcieli zameldować nam jednym gościa. No fakt jest taki, że ten pan był sam, więc może... Grażyna liczy, że ktoś dzisiaj w nocy też wejdzie do pokoju, to będzie miała drugie śniadanie za darmo. Poczuję jutro, bo wylatujemy. Okazuje się, że śniadania w Irlandii są identyczne jak w Anglii. I tak jak mówiłem wcześniej, typowe angielskie śniadanko, nawet kawa taka przelewowa. No i za chwilę Grażynka ucieka stąd, jedzie na fryzurkę i make-up, a ja zostaję tutaj zrobić swoją fryzurę i nie make-up. Pa, pa. Papa dumsy. Grażyna już pojechała, teraz czas, żebym ja przygotował się do turnieju. Gotowa fryzurka przygotowana, no pokaż, ale się błyska. Make-up zrobiony pięknie. Dotarliśmy na salę, Grażyna jak widać zrobiona. I salę szykował polski team Studio 81. No i zobaczmy, jak dali radę. Całkiem spora przestrzeń na rozgrzeweczkę. Na tej sali dosłownie hangar. Tam jest turniej, a tutaj wolność i swoboda.
when you're undressed. I heard you like to get away. I heard you like. Z całej ekscytacji prawie zapomniałem odebrać numerek startowy, ale Grażyna mi przypomniała. But to stay out late. I heard you had a couple boyfriends. I heard they didn't treat you right. I heard you're hating. Jak słychać, jesteśmy gotowi i już zaraz się zaczyna. Runda zatańczona, było bardzo spoko. W zasadzie od razu mieliśmy półfinał i wszystko w jednej rundzie, w jednym hicie, ale spoko, daliśmy radę, było ok. Od razu po zatańczonej rundzie mieliśmy do zatańczenia team match, dlatego że zostaliśmy zaproszeni do zatańczenia Mistrzostw Świata team match w zespole Ukrainy, więc dzisiaj za Ukrainę tańczyliśmy w team matchu. Od razu po tamtej rundzie, więc nie było momentu na odpoczynek, ale też bardzo fajne, ciekawe przeżycie. Pierwszy raz tańczyliśmy team match. Ostatecznie zajęliśmy 4. miejsce na Mistrzostwach Świata team matchu, więc spoko. Ale teraz czekamy już na finał, jeżeli oczywiście się dostaliśmy. Czekamy na finałek, a półfinał nagrał mi Bartek Lech, za co bardzo dziękuję. I przy okazji zrobił fajne zdjęcia, o takie. Atmosfera rozgrzewa się. Na finale będzie bomba. I zatańczony finał. I nie było łatwo. Znowu wszystko podrzucone. Ale zobaczymy, czekamy na wyniki. Tańczyło się całkiem spoko. I po wszystkim zajęliśmy ostatecznie 3. miejsce. Tak jest. No i fajnie. Jesteśmy bardzo zmęczeni. Chce nam się spać, więc szybko się przebieramy i lecimy w kimongo. I Grażyna już się wkurza na tą kamerę, że jest wkurzająca. Jest. Jest. Jest i medal za team match. Już w hotelu. Jest godzina 1 w nocy niestety, a o 6:30 mamy już lot. Więc składziemy się w kimono zaraz, ale jeszcze czekamy na jedzonko, bo bez jedzonka spanko to słabiutko. I wjechała kuchnia indyjska. Bo to jedyne, co było otwarte, ale nie szkodzi, bo bardzo lubię. I Grażyna też lubi, prawda? Teraz już czas na kimonko, bo jest druga w nocy. Dobranoc i do zobaczenia na następnym vlogu.